Cześć, jak się macie? Tutaj, oczywiście, Damian, i dzisiaj czas na pierwsze nagrody z elitarną dywizją. Miło mi się, że byłem w top 200 i że trafiłem Mohameda Salaha. Niestety, gdy się obudziłem, było mi przykro, bo ani Salaha, ani top 200, ale kto wie, w tych nagrodach może się on pojawić. Ogółem bardzo podoba mi się opis tego playerpika. Jeden z trzech Team of the Week Mistrzostw Food, jeden z aktualnej. Paczka za Stokoła, paczka za 50 tysięcy i 8 tysięcy. No, ten player pick to chyba każdy po prostu. Każdy od początku gry. Tak to widziałem u innych jakiś czas temu. Nie ma żadnej gwarancji oceny ogólnej. Trochę szkoda, bo jak się już wbija na ten sam szczyt, co ja tu robię, nie wiem, to jednak fajnie byłoby zobaczyć chociaż takie 80. Plus, a jeśli zobaczę teraz trzy Informy 76, to nie ukrywam, będzie mi trochę przykro. Ale taki Nico Barella, czy może ktoś mocniejszy? Nkunku, 84 dostałem, więc powinienem być zadowolony. Jest też Losano, ale nie ten, którego szukamy. No dobra, biorę Francuza, bo może się przyda podajką słapy, które prawdopodobnie zobaczymy za jakieś 2-3 tygodnie. I tak lepiej niż większość za 6 dni koniec sezonu, a to oznacza, że dostaniemy wreszcie paczkę. Ogółem na początku myślałem, że inaczej będą działały te nagrody, że jak wbiję 20 zwycięstw, to otrzymuję te paczka. Z tego co rozumiem, to otrzymuję... No dobra, to są niezłe paczki, ale że tylko te za... Wbicie najwyższej rangi. No, byłoby to dużo, ale co innego, jakbyśmy to po kolei sobie otrzymywali. No to co? Najpierw paczka wymienna bez gwarancji oceny ogólnej, i zaraz paczka o wartości 100 tysięcy. Zaczynamy od zwykłego walkoutu, i to jest. Już po raz trzeci albo czwarty w tym roku Wojtek Szczęsny. Dostanę za niego 15 tysięcy, choć na razie go sprzedawać nie będę, ze względu na to, że pewnie przyda mi się do SBC. Jeszcze parę echo, ale w duplikatach nic cieka nie ciekawego nie widzę. Lansuję maksimum, ale to nie jest setup, na którym mam się z niego cieszyć. Jeden taki skromny rule breaker. Ktokolwiek wysoko oceniony, żeby zbić cenę tego SBC o kartę hero. Ja. To nie wam jak to jest to 85. Łączy się ze szczęsnym. niewymiennym, którego posiadam. Wow! No nie ma nigdzie Ferlanda Mendiego, nie skitrał się niestety. Folland, Odegard, Iguain. <laughs> Ale lipa. Nie czekam do jutra, robimy to dzisiaj. Kurzyłem się, no naprawdę żałosne, żałosne nagrody. Ja chciałem zobaczyć coś mocnego. A sam tytuł nagrody za dewizję elitarną nie. Tak wygląda pierwsza drużyna, którą przepalam. Wszystko było w klubie. Inform trafiony chyba w przedostatnim odcinku. Let's go! Dobra paczka z jednym rzadkim zawodnikiem. No, no i Conmebol, co nie? Czy tam Libertadores. Dziękuję jej. Dobra, tak jeszcze patrzę oczywiście na stan mojego konta. 147 tysięcy. Mam nadzieję, że maksymalnie zejdziemy do tej setki. Druga drużyna gotowa, niewymienny Mason Mount, jeszcze się upewniam. Tak jest, czerwony aspi, bo nawet te 7 tysięcy chcę oszczędzić. Im mniej wydam na to wyzwanie, tym lepiej, bo jak trafię Aljabera, tu, to aż tak nie będzie bolało, ale i tak boleć będzie. Okej, okay, no raczej. Dobra, powiem Wam tak. Wolę nie trafiać nic z tych kart za wyzwania takie poszczególne, i trafić na końcu coś dużego, na przykład Kordobę. Ostatnia drużyna gotowa: Haland. Nie będę nic mówił o tych statystykach, bo 50 goli, ostatnim nim strzeliłem w Squad Battles. Lecimy. Mała złota paczka piłkarzy jeszcze jest tutaj nagrodą. No, miał być naszą legendą, jak to napisałem w drugim. Wtedy na miniaturce był Bellingham, ok? O niego mi chodziło, jego czerwoną kartę zachowałem. Rozbudowa bohatera Food na kilka chwil. Mam nadzieję, że nie przed tragedią, tylko przed pięknym momentem. No, ten Joe Cole. Pasowałby do naszej drużyny. Połączenie z Kante, z innymi piłkarzami z Premier League. Najpierw mała złota paczka piłkarzy. Sami złoci, jeden rzadki, więc może tutaj uda się jeszcze coś zarobić. Jednak nie. A więc łapka w górę i trzymajcie kciuki. Nie ukrywam, jestem podekscytowany. Tak bez streama trochę inaczej, ale dobra. Proszę, proszę coś potężnego. Jakieś Włochy. Kto to będzie? Lunberg, o Boże. No tak, wiele słów o nim powiedziałem w ostatnim drafcie. Plus jest taki, że ma chociaż czerwone włosy. Chciałem kogoś z Premier League i dostałem, no łączy się z Kante. Nie jest to aż taka zła karta, jeśli chodzi o poruszanie się, to on w tym drafcie był w porządku. No, no ta, poleciało trochę kart niewymiennych, Freddy kosztuje 100 tysięcy, więc i tak trafiłem no lepiej niż większość. Naprawdę nie mam zamiaru narzekać, wydałem trochę więcej niż chciałem, ale to przez to, że kupiłem kilka nadmiarowych kart. No i właśnie, co teraz z moim zespołem? Rudiger Biedak ma czerwoną kartkę, bo wróciłem do Rudigera. Kupiłem Risa Jamesa, ponieważ ma naprawdę kozackie statystyki, jak na prawego obrońcę. Fizyczność, obrona, dribbling, potrafi też podać piłkę. Czy będzie lepszy od Kyla Walkera? Nie wiem, postaram się to sprawdzić. Dam mu kotwicę, żeby też za dużo nie wydawać, oczywiście, no nie będzie giga szybki, ale jeśli zobaczę w nim potencjał, to też zainwestuję w lepszy styl gry. Będę musiał zresetować kartkę na Rodigerze, ale wiecie co, no tak sobie myślę, że patrząc na ten zespół, no ja nie mogę wybrzydzać z trafienia Lionberga, bo wydaje mi się, że będzie lepszy od Kiesy. Tylko jakie mam to cholera ułożyć? Wiecie co chyba... Zmiana formacji jakieś 4-4-2, ale trudno będzie tutaj o pełne zgranie. Nie, no będę z wami szczery, kompletnie nie mam pomysłu, myślałem, żeby coś takiego wykminić, żeby pograć tym diabim od pierwszej minuty. Wiem co mówiłem, że nie mam zamiaru nim grać bez żadnej specjalnej wersji, ale zróbmy to. Robert Lewandowski, oj nie wiem co z tego wyjdzie. Upamecano kupione za 88 tysięcy z cieniem. no co jak to ten inform wygląda super. Ja też jak gram na Upamecano to mam ogromne problemy. 40 minut już nagrywam ten odcinek, a żadnego meczu jeszcze nie było. No gruntowna przebudowa, ale jak już trafiłem tego Leonberga to coś z nim ogarnąć po prostu musiałem. Nie spodziewałem się pójścia w kierunku Bundesligi i ja wiem, że... Ten skład jest prawdopodobnie gorszy od tego co miałem przed chwilą, ale no, no nie miałem pomysłu. Naprawdę, w tym budżecie, który posiadam, nie wiedziałem kogo chce. Też nie wiedziałem, kim tak naprawdę chce pograć, więc stwierdziłem: dobra, damy szansę temu lewemu. Myślę, że tragedii nie będzie. No jednak, powinien kończyć akcja z kimś takim jak Diabi. Chyba da radę. Diabi będzie od kreowania, Lionberg i Koman od dogrywania piłek. Mam nadzieję, że to wypali. Sytuacja w Rivalsach jest taka, że obecnie jestem na miejscu 87700. Yy, więc tak 1771 punktów skill ratingu. Walczymy w tym tygodniu o 7. z, bo oczywiście tydzień w tydzień były te ulepszone nagrody, co ja do cholery ułożyłem. Ogółem to gram na Wi-Fi, bo miałem ogromne problemy. No i trafić na Cristiano Ronaldo na wifi. nie wiem czy to jest to czego chciałem. <ścoughs> Jeszcze niebieskie linie. Ja już napisałem do jej że to jest jakieś nieporozumienie, że w trybie kompetytywnym, mesportowym, no, są jakieś inne linie niż białe. Przecież to się w bani nie mieści, zobaczymy czy się do tego jakoś ustosunkują, nadal czekam na odpowiedź. Ale dobra, nie zwracamy na to uwagi. Lewandowski i przyjęcie strzał, Spalony, dlatego Robert nie trafił, oszczędza swoje siły. No jest zmęczony, pewnie po tym hat-tricku w Lidze Mistrzów, ale wierzę, że będzie godnie reprezentował nasze barwy na razie z numerem 16, ponieważ musi pokazać, że zasługuje na dziewiątkę. Zły jestem na Milan, bo tak wczoraj mówiłem, że... Uważam, że muszą wygrać na swoim stadionie, że oni walczyli jeszcze o Ligę Europy. No wszystko chyba już nie mają szans, nie? Kończą na czwartym miejscu Ligę Mistrzów. Tragedia po prostu. No na Boga, oni są na drugim miejscu w Serie i co? I coś takiego odwalają w Lidze Mistrzów. A jestem taki zły, bo skrzanili mi kupon. I no jedyne zdarzenie, które mi nie weszło. No, to jest nieporozumienie po prostu. No jak na własnym stadionie sporto to żałosne. Współczuję kibicom Rosoneri, bo to na pewno musi boleć. Powrót do Ligi Mistrzów, a nawet Ligi Europy nie będzie. Dobrze, Mbabu jeszcze nabił Ronaldo, doceniamy inteligentnych piłkarzy. Ha, Mbabu. Wielki powrót do drużyny, cholera. Ej, 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 ej. Nie, Kim Pembe, proszę, Fekir. Okej, okay, najdziwniejsza decyzja, jaką chyba mógł podjąć rywal, ale nie no. Mam nadzieję, że to nie będzie ten mecz. W którym kurde, nic nie wychodzi. Jak widziałem to przyjęcie, Kim Pembe, to już mi się smutno zrobiło. I przy piłce Lionberg. Ma cztery gwiazdki, co nie? Ma, okej. Okay. I ma czerwone włosy, to też jest jego ogromna zaleta. Lionberg. On porusza się dobrze, tylko mówię, w tym drafcie to mi za bardzo jego podania nie pasowały. Freddy Lionberg, dobre podanie w pole. znaczy na granicy pola karnego, Nkunku podcina. Mamy wycofanie. Lionberg, zagranie do Engolo. Nie tak źle gra chodzi. Jeszcze Freddy. Hop, hop. La Croqueta, Leonberg, no i niestety upamekano stanął na drodze, ale okej, okay, szczerze, fajnie, nawet się tutaj poruszał, zadowolony z tego jestem i niestety tragicznie to rozwiązałem, nie wiem czemu bezpośrednio. Hop, hop, Lewandowski, la Croqueta i teraz może Driven? No nie, no ten upamekano, ciągle stoi na drodze, ale ja też głupio się zachowuję, bo czemu strzelam, skoro stoi przede mną? Chyba po prostu liczę na to, że rywal się na niego przełączy i zrobi mi miejsce do zdobycia bramki. No, no, niestety przeciwnik trochę sprytniejszy. Nie, no, Kim Pembe, sabotujesz to spotkanie. Gałkę wyginam w kierunku bramki rywala, a to leci, no prawie, że do naszej siatki. Serio? Tak? Coś takiego Cristiano Ronaldo, rywal, planuje? Wow. Dobra, spodziewałem się takiego zagrania. Areola na szczęście wie o co chodzi. Na razie jestem zadowolony ze swojej obrony. Mieliśmy dwie dobre sytuacje bramkowe, które powinienem był wykorzystać, trochę lepiej się zachować, ale dopiero co się obudziłem. To jeszcze chwilę na efekty trzeba poczekać. Ronaldo, no i cóż, zrobiłem coś, czego nie robił rywal. Przełączyłem się na swoich obrońców, przez co zrobiłem mu tutaj mnóstwo miejsca. A Ronaldo z takiego miejsca musiał wpakować piłkę do siatki. Niestety 1-0. Serio? 38% posiadania piłki, nie czułem się aż tak źle. Jedną zmianę zrobię, trochę ryzykowną. Diabiego wrzucam na skrzydło. I na napad idzie Arnautowicz. Nie wiem, jak dwóch takich kolosów sobie poradzi, ale oni ich potrafią kończyć, i to jest bardzo ważne. I zobaczmy, Diabi teraz ma dużo miejsca. Tylko czy Robert jakoś się lepiej ustawi? Centra na Polaka, Lewandowski! No nie, Arnautowicz, proszę Cię, reaguj, piłka leci przed Tobą. I o, 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 okej, okay, dobra, teraz Nkunku i Lewandowski, proszę, wyprzeć, wyprzeć go jakoś, cyk. Nkunku, dobre podanie, lewy. No jak to tak bez spalonego? Ronaldo, gol. Uff, jeszcze mnie okiwał. Nie, proszę, nie tak, dlaczego? Wygr... no nie, no, up... Wow, Ljungberg, celne podanie i... Arnautowicz jeszcze przy piłce, może będzie ten honor, czy nie? <noise> serio? Powiem wam tak, to był chyba najgorszy mecz, jaki zagrałem w tej FIFA, choć pierwsza połowa nie była zła, no te dwie sytuacje sobie stworzyłem, ale reszta była kompletnie tragiczna. Zobaczmy skill rating przeciwnika, no tak naprawdę niższy ode mnie. Wow. Kupię to Hernandeza, bo na pewno to przez to, że go nie miałem, przegrałem. Okej, okay. u niego trafiony solskier. Ale chyba nigdzie nie schował Mbappé ani Cristiano Ronaldo. To mnie chociaż cieszyło, proszę, jak ładnie słońce świeci. To mam nadzieję, że to jest znak, że tak samo jak słońce świecić będą na boisku moi piłkarze, cokolwiek. Ale powiem wam, że po przełączeniu na WiFi jakoś tak lepiej się gra. O ile przegrałem, tak jednak gra jest płynniejsza, co mnie zaskakuje. Wow, Solskjaer i Upamekano. Piłka prosto po Drafinie, ale się on obraca. Oj wow, i diabi, dawaj, rozpędź się. Ty masz to tempo: 96 kontra Waran Lewandowski. Czemu on jest taki? Lionberg? Ale dlaczego Waran jest Freddy Lionberg? Lewandowski, faul był? Czerwona kartka czy coś? Dawaj, powalcz. No diabi, czemu lewy nie może jakoś mu pomóc? Weźcie myślcie, panowie. No o, cholera. Player Loki robi gościu. Nieprawdopodobne. Kim Pembe? tym razem nie zawiedziesz co, nie? Boże, upamekano. Ładnie, kant, ale zacznijmy od tego, że ja tę piłkę chciałem zgrać tak po prostu do golkipera, nie? I okej, okay, siadło. Robert, dawaj, to jest Twój moment. Lewandowski Dobitka Diabiego. Szkoda, bo naprawdę akcja wyszła tak, jak chciałem, by wyszła. Perfekcyjna centra na Roberta. Dobra główka, ale świetnie ustawiony bramkas zepsuł nasz plan. Bezpalonego solskier, no i super. do Komana, cyk, spróbujmy. La Croqueta, podanie w polegarny Lewandowski, żutrożny. No, decha na razie mnie trochę irytuje, nie ukrywam. Spróbujmy jakoś tutaj tak podkręcić. A, pad odłączył się super. Problem polega na tym, że mam dwa rozładowane pady. I. No tak, 4 minuty do końca pierwszej połowy. Będę musiał tak podłączać, odłączać, żeby pójść po kabel. Ładnie, Lewandowski, i teraz do Komana. No niby mógłbym rzucać na Diabiego, ale nie wiem, czym to może się skończyć. Koman, centra. No, Lionberg tam był. Kante dobre podanie, Arnautowicz. I jeszcze do bitka GOL! Atal na jeden do jednego, ale jak to przeszło? Ta piłka wyglądała jakby... Nie wiem, 120 km na godzinę, zaskakujący strzał, pokonuje Davila de No i na razie... No, okazuje się, że zrobiłem dobrą zmianę. Mam nadzieję, że Arnautowicz się jeszcze dopisze do listy strzelców i nawet uda się to wygrać. Teo, nie no, celowałem w górę do Lionberga. schrzeniłeś cały... wow, wow, Dobrze, że rywal tego nie wykorzystał. Mówię, tak wygląda gra na Wi-Fi. Biegnij Arnautowicz, no biegnij, biegnij. Oni cały mecz mają w nogach. Arnautowicz za mało na Walkera. Trzeba uważać: podanie do Wernera jest po nas. Rafinha, brawo Teo. No i kończymy to spotkanie. Lepszy remis niż, niż porażka. Ale nie, nie, nie. Ten skład nie ma sensu kompletnie. Ja oczywiście czułem to, gdy już go złożyłem. Ale tak tylko chciałem spróbować. Na Lundberga jakoś nie narzekam, bo no biega na tym skrzydle. Chyba robił tyle samo ostatecznie, ile Elsarał. Ja skoro już taką kartę trafiłem, to jednak warto go mieć w zespole. No, Rywal trochę większy skill rating, ale co ja też przed chwilą taki miałem, to wszystko jest praktycznie ten sam poziom. O rany, trzeba podsumować, ile ja to mam pieniędzy, co my tak naprawdę możemy ułożyć, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, tu karty się posprzedawały, mam jeszcze te dwa informy. Wojtek Szczęsny. Myślę, że będę miał jakieś 350 tysięcy na to, by coś zbudować. Mam nadzieję, że to się uda. No nie. To nie ma sensu. Diabim mi się grało super z ławki, ale gdy wrzuciłem go do pierwszej drużyny, to już <tak>, tak super nie było. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie, ale to chyba będzie baza tej drużyny. Wpadajcie dzisiaj wieczorem na stream, aby mi pomóc, bo chciałbym mieć skład, którym można pograć trochę na serio. Wierzę w waszą pomoc. Choć nie, nawet więcej będę miał kasy, bo tego Amaviego można sprzedać. Hernandeza to jest 80 tysięcy. Do zobaczenia wieczorem. Cześć!